Samochód zostawiamy na głównym parkingu w skamieniałym mieście. Ceny na parking to 5 zł. Pierwszą atrakcją na dzisiejszej trasie jest skała Grunwald. Jest to największa skała w całym rezerwacie, a jej wysokość sięga nawet 17 metrów. Dzisiejszy wygląd Grunwaldu nie jest tylko wynikiem wietrzenia, ponieważ w drugiej połowie XIX wieku prowadzono tu budowę drogi, a fragment skały został wysadzony. Skała została tak nazwana dla upamiętnienia 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Przechodzimy przez kasę, gdzie od 2019 roku pobierana jest opłata za wstęp w wysokości 3 zł. Szlak z początku wiedzie szeroką, wygodną drogą, ale po dotarciu do ławek zmienia się w wąwóz. Dochodzimy do warowni, górnej i dolnej. Ułożone obok siebie tworzą coś na kształt bramy do dalszej części skalnego grodu. Jeszcze ponad 100 lat temu w miejscu tym znajdował się kamieniołom. Schodzimy lekko w dół do małej dolinki, która również jest pozostałością po kamieniołomie. Następnie idziemy w górę po schodach, dochodząc do skały Orzeł. Skała do znudzenia przypomina orła z rozpostartymi skrzydłami. Mijamy pieczarki i dochodzimy do piekiełka. Skała ta przypomina coś na zasadzie otworu do piekła. Czerwony odcień skał jest wynikiem występowania w tym miejscu związków żelaza. Inaczej jednak kolor skały tłumaczy legenda, która opowiada o tym, że miał on się wziąć od oparów siarki ulatniających się z ognia piekielnego. Ruszamy dalej i dochodzimy do skały Borsuk. Skała przypomina stojącego bokiem borsuka, skąd też i nazwa. Legenda opowiada o rycerzu, który jak borsuk schował się w swojej norze, a kiedy zmarł, został zamieniony w borsuka. Idziemy dalej, przechodząc przez skalny korytarz i wchodzimy na polanę z zagajnikiem pełnych mniejszych skałek. Na końcu polany znajdziemy tak zwane piramidy. Skały te w formie ostrosłupów oderwały się niegdyś od znajdujących się wyżej skał, a następnie wbiły się w ziemię, tworząc to, co widzimy dzisiaj. Dalej szlak wchodzi w wąski przesmyk między skałami i wyprowadza nas do małej kotlinki, z której niestety trzeba wyjść schodami. Opuszczamy tak zwaną grupę borsuka i dochodzimy do rozdroża, gdzie skręcamy w lewo. Po lewej stronie mijamy wiatę, a następnie dochodzimy do asfaltu, gdzie odbijamy z niego w prawo. Po stromym podejściu dochodzimy do baszty paderewskiego. Ta wysoka na około 10 metrów skała nazwana jest tak na cześć Ignacego Jana Paderewskiego, który z Ciężkowicami był mocno związany. Ruszamy dalej, dochodząc do skały Cyganka. Nazwę zawdzięcza temu, że zwodzi ona patrzącego co do swojego kształtu w zależności od tego, z której strony się na nią patrzy. Wysokość skały sięga od 2 do nawet 5 metrów. Dochodzimy do wznoszącej się ponad 6 metrów w górę skały Grzybek. Skała, o ile spojrzy się na nią z odpowiedniej strony, przypomina wielkiego grzyba. Z lasu wychodzimy na dość widokową polanę, z której przy dobrej pogodzie można dostrzec nawet Tatry, które są stąd oddalone o ponad 90 km. Wchodzimy znów do lasu i dochodzimy do skałki z krzyżem. Ma ona wysokość około 10 metrów, a na jej szczycie został ustawiony krzyż. Według jednej z legend w miejscu tym istniał kiedyś kościół, którego proboszcz uwielbiał hazardowe życie. Pewnego razu zasiadł do partyjki z czartem i przegrał z nim świątynię. W tym momencie cierpliwość boska się przebrała, proboszcz trafił do piekła, a kościół został zamieniony w kamień. Na szczyt skały można legalnie dostać się przez ciasną szczelinę, a następnie przejść nad przepaścią, co nie jest wskazane dla osób z lękiem wysokości. Wierzchołek skały nie jest ubezpieczony barierkami, więc w razie spadnięcia nie jesteśmy w stanie się niczego chwycić. Ruszamy w dół, dochodząc do asfaltowej drogi, którą można zejść do centrum Ciężkowic.
My ruszamy jednak w przeciwną stronę, mijając parking i dochodząc do wejścia do wąwozu czarownic. Na początku musimy zejść kawałek w dół wąwozem, a następnie szlak na chwilę się wypłaszcza. Dalej skręcę w lewo i doprowadza nas do kolejnego zejścia po schodach z barierkami. Przechodzimy przez mostek i odbijamy ze szlaku lekko w prawo. Takim sposobem docieramy do wąwozu czarownic. Jest to długi, otoczony skałami jar, którego długość to około 70 metrów. Dochodzimy do rozgałęzienia wąwozu, gdzie trzeba skręcić w prawo. Na wprost ukazuje nam się stromy żleb, zwany wąwozem śmierci. Idziemy po bardzo śliskich skałach, po których płynie potok i dochodzimy do wodospadu czarownic. Wodospad ma wysokość około 14 metrów. Jest to przeważnie od 1 do 3 cieków wodnych. Legenda opowiada, że początek strumykowi tworzącemu wodospad dały łzy dziewczyny, którą niegodziwy i zachłanny władca skamieniałego miasta Ciężko oddał za kąśną. Mieszkańca niewiasta popełniła samobójstwo, jednak nawet to nie zdołało przerwać potoku łez, który toczy się śpiąc na wieki w skalnej pieczarze. Z wodospadu wracamy aż do skały Pustelnia, gdzie wybieramy szlak czarny. Schodzimy nim aż do kładki nad drogą łączącą Tarnów z Grybowem i dochodzimy do skały Ratusz. Jest to jedna z największych skałek w rezerwacie, a jej wysokość sięga nawet 12 metrów. Ze skały rozpościera się piękny widok. Ruszamy jeszcze na sąsiednią czarownicę. Skała zawdzięcza są nazwę od charakterystycznego kształtu górnej części jednej ze ścian, do znudzenia przypominający profil czarownicy. Jest to też najsłynniejsza skała całego rezerwatu. Powracamy na już zatłoczony parking i ruszamy samochodem na wieżę widokową w Bruśniku. Wieża została wybudowana w 2013 roku i ma wysokość 23 metrów. Warto jest wyjść na górę, bo rozpościera się stąd rozległa panorama m.in. na skamieniałe miasto.
Ze względu na silny wiatr opuszczamy wieżę i jedziemy w kierunku Bukowca. Wycieczkę do rezerwatu Diable Skały najlepiej zacząć na parkingu w Bukowcu. Rezerwat jest to ciekawa alternatywa dla skamieniałego miasta ze względu na brak tłumów. Ruszamy w las, przechodząc pod tablicą informującą o rezerwacie. Pierwszą atrakcją jest tak zwana Skała Diabeł. Jest to wysoka na około 10 metrów skalna wychodnia. Według legendy miała ona zostać przyniesiona przez diabła aż z Węgier. Ruszamy dalej, przechodząc pod skalnymi blokami. Są to, jak sama nazwa wskazuje, skalne wychodnie o kształtach prostopadłościanów oddzielonych od siebie szczelinami. Znajdziemy tu kilka małych jaskiń, w których występują rzadkie salamandry. Ruszamy dalej, dochodząc do skały Urwisko. Tu oznaczenia szlaku lekko się gubią, przez co poszliśmy w górę, dochodząc do szlaku niebieskiego. A to błąd, bo gdy nie pójdziemy lekko w prawo, w gęstwinę, nie wyjdziemy na widokową polanę. Wracamy wąwozem do ścieżki przyrodniczej i przechodzimy pod samotnią skałą. Dalej percią dochodzimy do najdalszego punktu Diablich Skał, gdzie znajduje się największa jaskinia Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego Diabla Dziura. Jest ona zamknięta dla turystów ze względu na jej wielkość i liczne w niej występujące pionowe studnie. Łączna długość korytarzy wynosi 365 metrów, a denivelacja 42,5 metra. Skręcamy ostro w lewo, idziemy ścieżką aż do skały Grzyb. Po drodze przypadkowo skręcamy za starym oznaczeniem, jednak szybko korygujemy trasę, skręcając w lewo. Dochodzimy do wcześniej wspomnianej skały. Można na niej znaleźć przygotowane dla wspinaczy stanowiska na liny, jednak obecnie wspinaczka skalna w rezerwacie jest zabroniona. Ruszamy dalej, mijając skałę Kapę i przechodząc od drugiej strony nad skałą Diabeł, wychodzimy z rezerwatu. Na wycieczkę trzeba poświęcić przynajmniej jeden dzień. A jest tu jeszcze dużo innych ciekawych miejsc do zwiedzania, m.in. Skalne Boisko lub Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia na szlaku.